Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, kontynuujemy rozgryweczkę. Rozgryweczkę kontynuujemy. W poprzednim odcinku już wam powiedziałem, co chcę dzisiaj zrobić. I myślę, że to zrobię. Kulejemy bardzo na... Bardzo kulejemy na... Shiro jak zwykle jąka się... Na co my kulejemy? Na aluminium. Aluminium piętą achillesową naszych czasów. I co zrobi Shiro? No przeniesie ten pierdolnik po prostu i tyle. Myślę, że plan ambitny. Plan ambitny, który nawet może się powieść. Że dużo w sumie nie mamy do przenoszenia, to... No why not? Z tym będzie więcej trochę przenoszenia, ale też damy radę. Dobra, i tak tamtego już nie weźmiemy, więc luz. W sumie wiecie co? Tylko automata bym mógł przenieść. O, nawet się udało. Jedno żelazo. Git. Jedno żelazo i lecimy się przenieść. Zapytacie czemu? Już wam objaśniam. Na tych rejonach mamy ogólnie aluminium. Aluminium, które jest również potrzebne do zrobienia superstópek. Punktem kulminacyjnym będzie tak naprawdę sprawdzenie, w którym miejscu dokładnie zaczyna się biom z aluminium. Tu już jest aluminium. Tu też jest aluminium. Tu też jest aluminium, o dziwo. Myślę, że to też będzie aluminium. Tak jest aluminium. Czyby mój plan się nie wypalił? Jest żelazo. Dobra. Czyli jak to wygląda? No wygląda to elegancko. Przynajmniej w mojej wyobraźni wygląda elegancko. Dobra, jest żelazo. Jest żelazo, to też zaraz sobie rozwalimy. Spokojnie. Shiro pamięta, że miał tutaj właśnie skrytkę. Rozbierzmy. Dobra. O to chodziło. I teraz zapytacie dokładnie, na czym mi tutaj tak zależało, że chcę zbudować tutaj wszystko, a nie w tamtym miejscu, co już mieliśmy. Już tłumaczę skrzętnie. Objaśniam. Kurwa. Prawda nie. Fuck. Dobra, ekstraktorek tutaj będzie, czy nie będzie? Nie uda się go postawić. No niedobrze. Niedobrze. Już coś zebrałeś? Też? Nie. Kurp. To nie miało tak wyglądać. Jest żelazo. Ale to mi to oddaj. Jeszcze raz. Żeby być stópkowymi królami, to niestety trzeba pocierpieć. Zbiera się tu aluminium. I to właśnie o to mi chodziło. Najlepiej jeszcze jakby się to połączyło, a nie... było. Dobra. I też jest aluminium, zarąbiście. To jest jedna z najlepszych miejscówek chyba do zrobienia tego.
myku. Tu też będzie aluminium, też jest aluminium. Świetnie. Po prostu ekstra. To możemy zebrać też. To się aluminium zbiera, ale to luz. Rozbierz to. O. No, czemu nie chcesz się wysnapować? Czy tu jest? Hej. Dobra, zróbmy sobie tutaj taką przechowalnię, żeby w razie czego nie umrzeć z braku tlenu. I teraz będziemy próbować. Tu coś musi być. No robak, naprawdę. Jeżeli ci ten robak przeszkadzał, to po prostu będę się śmiał. Chyba kurwa właśnie przeszkadzał. Prawda, gra. Robak tu przeszkadzał. O, i tu się zbiera żelazo. Świetnie. 3 z aluminium. I 4, więcej, 5 z żelazem i resztą. I właśnie na tym to wszystko miało polegać. Tylko chyba gdzieś zgubiłem... Gdzieś chyba zgubiłem irydowe główienka. Ewidentnie. Gdzie się kurde zgubiłem. Tu gdzieś mogło być. A ja pamiętam jeszcze oczywiście o tych naszych kryształkach, które spadły. Żeby nie było. Cały czas mam je w pamięci. My nawet polecimy teraz po nie zobaczyć. Gry nie wyłączałem, więc spoko, nagrywam te 2 odcinki pod rząd. Zresztą one wchodzą w niedzielę. Dla osób, które lubią Planet Craftera, widzę, że Planet Crafter jest bardzo dobrze oglądaną serią tutaj u mnie. Aha. Czyli nie tylko nie trzeba gry wyłączać, wystarczy, że to zniknie. No nie fajnie gra. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Jeden pręt irydowy. To mnie raczej nie powala. Nie powala mnie to. Kobalt 1, magnes 1. Żelazo do pierdolnika idzie. Robaki w sumie też. Iryd. Iryd. Potrzebujemy dużo irydu. Mega dużo irydu. Jest to kiryt? Jest. A i owszem. Nawet sporo. Nie wiem, czy tu więcej nawet tych kopalni nie porobimy z tym irydem, żeby on zawsze, zawsze był dostępny. Dobra, tu był złom. To na razie sobie zostawmy tu w tym złomie. Bo tych małych wolałbym już nie brać. Tych małych wolałbym już nie brać. Oki. Pręt bierzemy. Jak najbardziej. No i zabrakło 3 irydu. Niedobrze. Nie podoba mi się to. No ale przynajmniej możemy już chyba zrobić konstrukcję. 1,8. Ej, ja chyba coś pogubiłem. Takie mam wrażenie, że zgubiłem 1,8 i jeden pręt uranowy. Takie mam kurde wrażenie. Dobra. Kolejna jest kurde z aluminium. To już mi się mniej podoba. Ale dobra, te aluminiowe też zbierają surowce, więc to nie jest jeszcze tak źle. Ważne. A, ja nie zgubiłem. Nic nie zgubiłem. Kochani, nic nie zgubiłem. Jestem po prostu lamą. Lamą do potęgi Entei. Nic nie zgubiłem, spokojnie. Ja po prostu z rzemieślnika zrobiłem jedną więcej stację i tyle. Jedna stacja więcej zrobiona. Dobra, raz.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i chyba dwa aluminium, tak? Jakoś tak to było. Nie. Osiem. Jedno aluminium. Niech to jedno aluminium sobie tym zostanie. My idziemy robić automatyczny crafting. A tutaj nawet dwa można by było zrobić. Dobra. I macie tworzyć super stópki. No i robią się super stópki, świetnie. Bez mojej ingerencji. Zarobiście. Te dwa możemy. Akurat są te dwa. Ej, dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Pykniemy te dwa i będzie fajnie. W teorii nasza baza, taka pierwsza, samokraftująca, już powinna być gotowa. Ciebie trzeba rozebrać. No i mamy samokraftującą się bazę. Czy bazę? Samokraftujące się stópki. Ja to powinienem opatentować. No i fajnie. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Gdzieś tu jeszcze sobie oczywiście możemy zrobić platformę, która będzie nam służyła za... rośnie. Możemy z tego zbierać? Chyba nie. Ale ładny las. Aż w 100% tak wyrosło? Jep. No tu też mamy lasek ładny. Fajnie, to zawsze tak mówię, tak ciekawie wyglądać ogólnie. Jedno żelazo by się przydało. Albo ze dwa. Jedno już jest. Jedno już jest, jeszcze drugie. Weź no. No weź, dajcie mi żelazo. Kurde, nie ma. No nie. Wezmę sobie z któregoś z robotów. U, się wywaliły do zera ze wszystkiego. Chyba nawet żelaza brakuje. Pewnie, że tak. Kurwa, żelaza, żeby nie było śmieszne. Ou. Żeby żelaza tu nie było, no po prostu komedia. Dobra, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, pójdziemy sobie od razu po żelazo, które tam pozostawało. Pozbędziemy się w ogóle tego żelaza, też będzie spoko. A i będzie git, będzie git. Jakby to nie było, będzie git. Woda. Żelazo. Jeżeli popą. No i mamy dużo żelaza. Wiecie, wszystkie te surowce i tak dalej, po prostu będziemy sobie raz na jakiś czas przechodzić, wrzucać do skrzynek i tyle, i niech to się kraftuje. I niech to się kraftuje. Dobra, platforma. Oby nie obywatelska. Okej. Do skrzyneczki teraz robimy. Serio, czy to możemy postawić? Pyk. Jeszcze się ten kurwa robak tu zrespił. Idź gamoniu. I ta szapka nie może dostać.
Nawet jak sobie tutaj podejdziemy w ten sposób, nie? I po prostu to postawimy, to się nic nie stanie. I o to chodziło. To coś tu się popierdzieliło. W ten sposób, dobra. Ile tych robaków się tu robi? Won robactwo. Ja wiem, że wy będziecie mi potrzebne jeszcze, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No i mamy sobie tutaj taki piękny wlocik. Mi to nie jest potrzebne nawet. Tu sobie będziemy wszystko wkładać. I podchodzimy. Zbieramy, wrzucamy wszystko jak leci. Bez zbędnego przeglądania. Po prostu chodzi o to, żeby wyczyścić sloty, nie? Żeby to mogło sobie tak jakby samoistnie pozwolić na dalsze wykonywanie swojej roboty. No i git. I o to chodziło. Idziemy po... O kurde, mam mało tlenu. Idziemy po tlen, to priorytet. Potem idziemy po całą surkę. Będę stópkowym królem. Ja już jestem stópkowym królem. Uwaga, niski poziom tlenu, wiem. Wiem. Dobra, całe żelazo zbieram. Uuu, ja już nie mam żelaza. Się w ogóle z surowcy wyrąbałem trochę. Ej, dobra, to ja sobie może to zostawię. Ja sobie może to zostawię, będę po prostu zbierał z innych rzeczy, na przykład z tych. Rozbierz to. O tak, dobra. Tu jest git. O nie, atakują nas skurczysynki. O teraz, naprawdę. Au, au, au. Tu King Kotek nawalają. No i co, i co? I kto się popisuje ta? Kto się popisuje ta? O, jak mi FPS-y spadają. Co tu się stało? Czemu są kamienie w bazie? Czemu są kamienie w bazie? Co się dzieje? Co się dzieje? Jaki Battlefield? Dobra, robimy run. Może nas nie trafi. A jak trafi, to będzie pierwsza śmierć. A już sobie chyba odpuścili. Przeleciałem z wrażenia. Dobra. Osmu to nie dawaj. Osmu to nie je. Pewnie już full. No oczywiście, że tak. Już się robią kolejne stópki. Genialne. Pojemnik pusty, tu jest jedno aluminium. Też jedno aluminium. Pusto, czego ty nie masz? Aluminium masz. Tytanu nie masz pewnie.
O jest, nie ma tytanu. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, i tak mamy super dużo stópek, więc git. Kurde, tyle super stópek to nie miałem chyba od początku gry, jak tam byliśmy na początku tu. Automatyka jest po prostu genialna. Nie mogę. Tak naprawdę, jakby się człowiek skupił, to mógłby sobie wygenerować nieskończoność ilość rzeczy tutaj. No, do czasu, ażby mu energii po prostu nie zabrakło. Jak tam... Uranik? Nie uranik, tylko iryt. Nie? Tu ładnie, tu ładnie. Czemu ja te super słupki wziąłem wszystkie? Jaki jestem baran. Jaki ja jestem baran. Nie, ale spoko, bo następną bazę będziemy robić ogólnie koło wodospadu. To nie jest nasza główna baza, czy jeszcze nie jest główna baza. Kurwa, serio? No ta, wyrzuć, pewnie, za dużo masz już. Za dużo masz, Shira. Dobra, są dwie, tylko my nie mamy osmu. Kurde. Nie mamy osmu. Nie mamy osmu, czyli teraz może jednak na osmu się powinniśmy przerzucić. No dobra, mówicie i masz. Akurat ten osm ogarniemy. Akurat ten osm sobie ogarniemy. Żeby go mieć jak najwięcej. Jezu, dajcie te teleporty już. No widzicie, tak człowiek w sumie jakby na to nie wpadł, że tak się da zrobić. Jakby nie kombinował, to musiałby sobie manualnie kraftować i tak dalej, a teraz... się kraftuje za nas. Nie w tą stronę, gdzie ja lecę, nie po siarkę. Siarki to mamy aż za dużo. No, powiedzmy. Powiedzmy. Może tak być jak jest. Cztery sztuki osmu nam zostały, dobra. No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. O, gdzie ja lecę? Gdzie Shiro leci? Do takich jaskiń to my dopiero będziemy chodzić, jak już będziemy mieć tak naprawdę nieskończoną ilość tlenu. Wtedy dopiero zaczniemy zwiedzać tak na maksa. Wodę już możemy pić normalnie. Wystarczy, że w ogóle jest gdzieś jakaś kałuża. To jest spoko. Pewnie zapytacie, dlaczego ja po prostu już teraz nie zrobię sobie innej bazy. No to dlatego właśnie, że... brak teleportów jest jednak dosyć taki męczący. Niby tam jest ten bug, że da się przejść i tym podobne, ale... No i dobra, kolejny iryt mamy. Czy tu gdzieś jest tytan? Powiedzcie mi jeszcze, że tu jest tytan. No jest. Nie mówcie, że... osm leci. Teraz się całego wyzbieram, spokojnie. Leci! Wszystko kurwa do wody leci, no. Gravity Gun by się przydał. Wow, jakie lagi. Co nam w bazę pierdykło? No jaja jakieś. Niestety nie pierdykło w bazę, szkoda. I też do wody.
Dobra, gdzie to pierdykło? Tu, przed bazą pierdykło. Jeszcze jedno. No to już bardziej siarka przyleciała. O, dobra, jest osób. Robak się zrespił, jak śmiesznie. Nie, te surowce mogłyby nie znikać, te takie ważniejsze. Jest siara. I gdzieś tu jeszcze walnął, tak? Tak, tu jebnęło. Chyba. Definitywnie tu jebnęło, tylko coś tu wygrzebać to będzie trudno. Coś mi świeci, to jeszcze zobaczysz. Części siarki aż tak nie potrzebujemy. Osm, kobalt. O, nie, nie zablokuj się, nie zablokuj się. O, tu jest trochę osmu jeszcze. Mówię, nawet nie jest tak, że ja teraz tego osmu nie wiadomo jak nie potrzebuję, no bo jednak mamy produkcję dosyć sporą. Ale zawsze lepiej pozbierać niż nie zbierać w ogóle, prawda? Dobra. Full, full. W ogóle nagrywam to o godzinie 2:10, wiecie? Kwarcu... Co? Kwarc pulsarowy? Tu mi się nie świeci. Rzadkie larwy? My chyba mieliśmy już rzadką larwę. Dobra, idźmy najpierw oddać ten cholerny tytan. Ale tam się świeci, jak psuje się na wiosnę. Zrobił coś? Zrobił full. Fajnie. Podoba mi się to. Przechodzę. Full stópek. Już się robią następne. Ajajaj. Ale to był dobry patent. Ale to był patent. Darmowe stópki. Jak z tym irydem? No mało. Mało irydu. Iryd nas blokuje w tej chwili. Kurde, ale tych super stópek. Naprawdę, to jest bajka. Ej, nie mamy chyba takiej larwy. No, nie mamy takiej larwy. Co my z tej larwy możemy zrobić? Rzadka larwa. Larwa motyla pęga. Tagen i nawóz. Ale to... Za chwilę. Ale to za chwilę. Jak sytuacja wygląda? Czy coś się świeci? I wodzie to jest dramat pływać. Oj, dramat. Tak wolno. Tak cholernie wolno. Wow, pod kamieniem się zrespiliśmy. Ile tu kwiatów. Kamienie chyba zaczynają znikać powoli. Tylko co z tego? Z tego w ogóle nic nie wydropiło. Ale jaja. No dobra, trochę siarki jest, ale... Nic więcej. Lipa. Lipa. Nasiono drzewa humelora. Tak, humelora? Humelora. Dobra, nie widzę więcej świecących rzeczy. Niestety. W ogóle chyba poznikały co po niektóre rzeczy.
Serio, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy te rzeczy znikają. Czy one mogą zniknąć? Bo ja ich nie widzę, naprawdę ich nie widzę. A te kamienie, które się tutaj respią, no nie, no siarka jest jeszcze niby jakaś. No to i tak bez szału. Bez szału. Bez szału. Moi drodzy, ale... Ale to by było na tyle. W następnym odcinku zrobimy sobie nowe motylki. Mamy 5% atmosfery O2, czyli myślę, że jak będzie już atmosfera O2, czyli tlenowa, to będziemy w końcu mogli oddychać pełną piersią tutaj na mapie. Ale tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Planet Craftera. Trzymajcie się. Hej, hej!